Dzień dobry. Ostatnio mówi się, że na rynku telewizorów niezbyt dużo się dzieje. No bo jeżeli chodzi o tanie telewizory, to ciągle mamy dostępne LCD-ki, podświetlenie LED, QLED-y. A jeżeli chodzi o te lepsze lub telewizory premium, no to są mini LED-y i OLED-y. I chciałbym nawiązać do tych pierwszych, czyli mini LED-ów, bo tutaj no, można się bardzo zdziwić. Dzieje się jakieś niesamowite szaleństwo. Hisense U8NQ, czyli model, który stoi tutaj za mną, pokazuje, że za cenę no, dobrego średniaka można mieć telewizor, który w swoich parametrach i w tym, jak rzeczywiście świeci, pokazuje jakość telewizorów z najwyższej półki. Jak to możliwe? Co Chińczycy takiego zrobili, że ten telewizor nie ma sobie równych? Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie ten materiał. Maciek Turalski, zapraszam do oglądania. Hisense U8NQ to OLED, czyli telewizor z podświetleniem mini LED z matrycą VA pokrytą filtrem z kropek kwantowych, znanym lepiej jako QLED. Rozwiązanie, które zyskało sobie przychylność znawców i krytyków na całym świecie. Jednak w przypadku U8NQ jest to bardzo zaawansowana technologia, prezentująca praktycznie najwyższe parametry, jakie udało się wycisnąć z tego rodzaju ekranów. Dlatego też można powiedzieć, że nie jest to telewizor dla przeciętnego Kowalskiego, który chce po prostu w miarę przyzwoity obraz, a jest to telewizor dla kogoś, który po pierwsze jest w stanie wydać na dobry ekran nieco więcej, ale też oczekuje maksymalnego dopieszczenia obrazu, maksymalnej precyzji, no i wszystkich parametrów najlepszych, jakich można się spodziewać w tej chwili na rynku. Ten 65-calowy model jest bardzo podobny do czegoś, co niedawno Wam pokazywałem, czyli Hisense'a z serii U7. Też jest to model bezramkowy, jest tylko dolna, nieco głębsza, nieco szersza belka i na niej widać taką swego rodzaju perforację. No wiadomo, że jest tam ukryta część systemu audio. Wszystko to postawione jest na pojedynczej nóżce. Sama podstawa jest to płyta o kształcie sześcianu, do tego na jednej nodze utrzymuje ona cały ten ekran. Muszę przyznać, że ekran nie jest lekki, dlatego płyta też jest dosyć ciężka i dzięki temu to wszystko bardzo stabilnie się trzyma. No i ma jeszcze jedną dodatkową funkcję, bo w środku bardzo ładnie możemy ukryć kable, dlatego wygląda to bardzo lekko i estetycznie. Cały tył pokryty jest materiałami z tworzyw sztucznych, ale takimi dosyć mocnymi. Czuć, że nic tam się nie ugina, nie skrzypi. Ładnie to wszystko jest wykończone. Widać też część elementu audio, taką jak subwoofery. No i oczywiście znajdziemy z tyłu wszystkie złącza, m.in. HDMI 2.1, złącza antenowe, common interface, USB, wejścia do internetu. Wszystko, co potrzebne w nowoczesnym telewizorze. W zestawie znajdziemy także pilota, który również jest nowoczesny, jest duży, ma duże przyciski. Zarówno znajdziemy tutaj funkcjonalności do telewizji smart, jak i do przełączania zwykłych kanałów telewizyjnych. I co ciekawe, znajdziemy tutaj panel słoneczny, który na bieżąco ładuje nam tego pilota, a gdy wyczerpią się baterie, jeżeli by się tak wydarzyło, to można doładować go również za pomocą złącza USB-C. Nie ma tutaj zwykłych wymiennych baterii, więc bardzo fajnie, że Hisense także poszedł tą bardziej ekologiczną drogą. Mówiąc o wyposażeniu U8NQ, już na wstępie mogę powiedzieć, że jest to w zasadzie wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od dobrego telewizora klasy premium. Zarówno znajdziemy tu złącza HDMI 2.1, zarówno jest to pełna kompatybilność z na przykład z najnowszymi konsolami, z komputerami PC do gier, 144 Hz jak najbardziej tak. Jest tu HDR10+, jest tu Dolby Vision, niczego naprawdę nie brakuje, a jeżeli jesteście ciekawsi, to zapraszam Was do obejrzenia specyfikacji w linkach. Pod tym materiałem znajdziecie zarówno bieżące ceny, jak i pełne specyfikacje tych telewizorów. Gwarantuję, że można się zaskoczyć, jak dużo ten telewizor właśnie oferuje. No i tak naprawdę niczego nikomu nie powinno zabraknąć. Fajne jest to, że jest on kompatybilny w pełni ze wszystkimi formatami wysokiej rozpiętości tonalnej, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, HDR, HDR10, HDR10+, i HDR10+, Adaptive. Dodatkowo Dolby Vision i HLG. No i oczywiście szeroka rozpiętość tonalna, DCIP3, moi drodzy, w 97%, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Ale to, czym telewizor się tak naprawdę odznacza i dlaczego warto o nim mówić i dlaczego warto nie tylko się zastanowić, jak można tak naprawdę w ciemno kupować, to jest jasność oraz ilość stref lokalnego wygaszenia. Moi drodzy, pierwsza sprawa to jest właśnie jasność.
Ten telewizor w szczycie jest w stanie osiągnąć ponad 3000 nitów jasności. Jest to parametr, który jeszcze 2-3 lata temu był nieosiągalny w zasadzie w ogóle. W tej chwili, przykładowo, w tej chwili na przykład Samsung QN95C jest w stanie wyświetlić około 2000 nitów jasności, no kosztuje mniej więcej 2 razy więcej. Sony serii XR70 wyświetla mniej więcej tylko 1600 nitów, a jest droższy około 2000 zł. Druga sprawa to ilość stref lokalnego wygaszenia. Tutaj mamy około 2000 stref. Jeżeli chodzi o Sony, to tam jest około 500, o Samsunga jest około 1500. W jednym i w drugim jest dużo słabiej niż w Hisense, który jest sporo tańszy od tej konkurencji i jak widać parametry ma lepsze. A dlaczego te parametry są tak ważne? Bo możecie zapytać, na czy ja to w ogóle zauważę? Moi drodzy, naprawdę ciężko byłoby nie zauważyć tak ogromnej różnicy właśnie w tych, można powiedzieć, najważniejszych parametrach, bo z jednej strony jasność, zobaczcie, co to nam daje. Po pierwsze, lepsze oglądanie w jasnych pomieszczeniach, w dzień, w salonach nasłonecznionych, oglądanie jakichś rozgrywek sportowych. To wszystko sprawi, że w takich warunkach ten telewizor w zasadzie nie ma żadnego problemu z wyświetlaniem Wam czy mocnych kolorów, czy dobrych kontrastów, czy mocno nasyconych barw. To jest bardzo istotne. Druga sprawa to efekt HDR. Efekt HDR polega na tym, że z jednej strony mamy maksymalną czerń, ale z drugiej strony pełną, jak najmocniejszą jasność. Taką, żeby słońce, które świeci nam w oczy, rzeczywiście nam zaświeciło i spowodowało, że będziemy chcieli je przymknąć, tak, żeby ten efekt był jak najbliższy naturalnemu. No i to, im wyższa ta jasność jest w tym telewizorze, tym jesteśmy bliżsi właśnie temu, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć w naturze. Dlatego jasność jest bardzo ważna, szczególnie ta szczytowa, która nawet chwilowo tylko potrafi zaświecić tak mocno i tak daje bardzo dużo. I właśnie szczególnie dla tych, którzy są w stanie więcej zapłacić po to, żeby więcej zobaczyć. Druga sprawa, mówię o tych strefach lokalnego wygaszenia, ale co to w ogóle jest? Możecie zapytać. No o tym już mówiłem nie raz, mówiąc o telewizorach mini LED, o telewizorach full array LED. Chodzi tutaj o to, że za całym tym dużym ekranem są diody LED. Te diody podświetlają ten obraz, czyli po pierwsze co dają światło, które przechodzi przez matrycę, tworzą się kolory i tak dalej. Dalej jest również filtracja tego światła i tak dalej, no ale chodzi o to wstępne podświetlenie. Te diody nie dość, że są zminiaturyzowane w stosunku do standardowych diod LED, jest ich dużo, dużo więcej, no to są podzielone na grupy, które się rozłączają, znaczy podświetlają jaśniej, słabiej lub kompletnie wyłączają, gdy jest taka potrzeba. Więc im tych grup jest więcej, tych stref lokalnego wygaszenia jest więcej, tym kontrola nad czernią, nad kontrastem, nad jasnością jest lepsza. To jest naturalna sprawa. A więc dzięki temu telewizor jest w stanie bardzo blisko siebie nawet wyświetlić pełną jasność i maksymalną czerń, no bo jest w stanie kontrolować świecenie tych zminiaturyzowanych diod LED. To jest bardzo ważna sprawa, dzięki temu telewizor świetnie wypada właśnie w testach lokalnego wygaszenia. Możecie to sami zobaczyć na ekranie. Tu nie ma żadnego efektu bloomingu, o którym się czasami mówi, że ciągnie się gdzieś tam za jasną strefą jakieś rozjaśnienie, jakieś nie do końca wygaszenie. Tu wszystko działa maksymalnie szybko, maksymalnie sprawnie. I dzięki tym parametrom możemy zarówno dobrze nasycić kolory, wyświetlić pełną jasność, jak i maksymalną czerń z ogromną uwagą właśnie na to, żeby ten parametr był jak najlepiej kontrolowany. I tutaj właśnie jest. Poza tym Hisense, no to jest przecież mistrz bardzo nowoczesnych technologii i obróbki obrazu, więc mamy tu również poprawianie jakości obrazu, mamy tu poprawę płynności ruchu, mamy tu sztuczną inteligencję, która między innymi zarządza kolorami po to, żeby wyświetlić je bardziej naturalne. Mamy tu czujniki światła, które z jednej strony są w stanie dopasować obraz do warunków, który tutaj jest, ale z drugiej strony takie, dzięki czujnikom światła i mapowaniu na przykład obrazów HDR ten telewizor jest w stanie nie tylko dopasować jasność i kontrast do metadanych, które HDR przesyła, ale także do warunków, w których w danym momencie świeci. I dlatego ten telewizor tak mistrzowsko oddaje naturalne kolory, tak ładnie jest w stanie zaświecić i zrobić takie niesamowite wrażenie HDR,
No, że po prostu trzeba to, moi drodzy, zobaczyć. A jeżeli szukacie dobrego telewizora i stać Was na coś takiego, no to myślę, że to jest jeden z tych telewizorów, o których trzeba pomyśleć. Hisense, co więcej, to jest telewizor, który jest telewizorem smart. Tak jak powiedziałem, ma dużego pilota, również z przyciskami do funkcji smart, ale system operacyjny Vida, na którym on jest oparty, to nie jest Android, to nie jest system, który znajdziecie w Samsungu czy LG-ku. Hisense na systemie Vida opiera swoje wszystkie aplikacje, cały system smart, ale jest on tak samo w zasadzie prosty jak każdy inny dostępny, bo opiera się na kafelkach, które klikamy, przechodzimy prawo, lewo, wybieramy dostępne aplikacje. Jest również sklep z aplikacjami, w którym dostępne są zarówno polskie, jak i zagraniczne aplikacje, jak i te najpopularniejsze, jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video i wiele, wiele innych. To już musicie spojrzeć, czy interesujące Was aplikacje są też na Vidzie, ale większość z nich naprawdę zazwyczaj jest. No i tak jak już mówiłem niejednokrotnie, że Hisense chwali się tym, że jest to najszybciej działający system Smart TV. Ja mówię, nigdy nie mierzyłem, ale powiem jedno, on nigdy mi się również nie zaciął, jako jedyny chyba ze wszystkich, które kiedykolwiek testowałem. Także mogę potwierdzić, że na pewno działa bardzo sprawnie i bardzo stabilnie. Ostatecznie, jeżeli chodzi o kolory, Hisense wychodzący prosto z fabryki ma oczywiście kilka zdefiniowanych trybów wyświetlania kolorów. Oczywiście jest tu tryb standardowy, dynamiczny, kinowy, jest tu tryb Filmmaker Mode, czyli świetny na przykład do oglądania spryt Blu-ray, gdzie pokazuje naturalne kolory, jakie są zapisane na płycie, jak i jest na przykład rozszerzenie dla IMAX-a, co też jest ważne, bo wtedy te kolory są bardziej naturalne z tymi stworzonymi właśnie przez twórców danych filmów. Co jak co, jeżeli chodzi o te ustawienia kinowe, standardowy, dynamiczny, tutaj różnice w tym obrazie są ogromne, które Hisense zrobił. Naprawdę możemy albo znaleźć coś, co nam się podoba, albo dzięki temu możemy wiedzieć, że bardzo dużo jesteśmy w stanie tutaj ustawić. I co jak co, jeżeli ktoś chce, to kalibracja przyda się, bo troszeczkę idzie on w cieplejsze kolory, trochę więcej zielonego chwilami widać, więc można byłoby skalibrować dla kogoś, kto oczekiwałby idealnego, referencyjnego obrazu. No ale jeżeli niekoniecznie, jeżeli chcecie najpierw chociażby zobaczyć, co daje sam telewizor, to i tak daje bardzo dużo, a przede wszystkim możliwości regulacji są przeogromne. O tym warto wspomnieć. Ostatecznie jest to też fajny system dźwiękowy. Ten telewizor naprawdę przyzwoicie gra. Dodatkowo można podłączyć do niego soundbar Hisense'a. Można fajnie sparować głośniki, które są w tym telewizorze razem z soundbarem, który byłby z subwooferem, żeby to wszystko fajnie grało jako kino domowe. No albo jeżeli ktoś chce, to niech wypuści dźwięk na prawdziwe kino domowe. Niech wypuści Dolby Atmosa na pełen zestaw. To wszystko jest możliwe w tym telewizorze i to naprawdę będzie bardzo dobrą podstawą do nie tylko takiego salonowego oglądania, ale też właśnie do kina domowego. A więc, moi drodzy, podsumowując, Hisense U8NQ. Telewizor niesamowicie jasny, uniwersalny, robiący takie wrażenie, że no, niektórzy szczękę mogą zbierać z podłogi. To jest bardzo fajne. W tej cenie, w której oferują ten telewizor, uważam, że jest to praktycznie wręcz okazja. Telewizor, który da się bardzo dobrze ustawić i wiele różnych ustawień już jest wgranych przez producenta, a więc zarówno nada się do dużego salonu jako główny telewizor w domu, 65 cali, 75 cali czy większe modele też są dostępne, albo możecie na takim telewizorze po fajnej kalibracji lub w trybach właśnie ciemnych, kinowych zrobić z tego świetną podstawę do prawdziwego kina domowego. I ostateczna rzecz, ten telewizor jest też idealny dla graczy. Jest tu menu gamingowe, bardzo niski input lag, około 6,5 milisekund. Są tutaj tryby niskiego opóźnienia, synchronizacji częstotliwości odświeżania, matryca 140 Hz, a nawet synchronizuje się z obrazami 4K 240 Hz. Czy trzeba czegoś więcej? No uważam, że niespecjalnie. No i powiem Wam, i to nie jest tylko dla profesjonalnych graczy, nie o to chodzi, ale dla kogoś, kto tak jak ja weekendowo usiądzie sobie przy jakiejś gierce, chce się pograć, dobrze pobawić czy dać dzieciom, to wrażenia są 100 razy lepsze niż z niedużego monitora lub wielu innych telewizorów, bo to, ile szczegółów jestem w stanie tu zobaczyć, jak szybko, jak sprawnie jest w stanie wyświetlić wszystkie kolory, wow, coś fantastycznego. Moi drodzy, ciekaw jestem, co Wy myślicie o takim telewizorze. Piszcie oczywiście w komentarzach, dawajcie znać. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!